wszystkich rolników, ale nie tylko rolnicy, to także my, nauczyciele, lekarze, to przedsiębiorcy, którzy przynoszą na chlubę, płacą duże podatki. I stąd taka prośba też do Państwa, żeby się Państwo w tych, jeśli spowiecie czasem w tych konferencjach, wzięli udział, szczególnie też na Państwa radni. Można wtedy skonsultować, przedyskutować pewne rzeczy i ja deklaruję ze swojej strony współpracę, pomoc i mam nadzieję, że po tej dzisiejszej dyskusji, po tych wysłuchaniu tych argumentów, mój kolega Mateusz Straszaku, zmienisz zdanie i Robercie, uczniów, zmienisz zdanie. Żeby zwiększyć subwencję oświatową
żeby te szkoły jednak były. To taka moja na koniec uwaga. Dziękuję. Na koniec, a więc po raz drugi już zakończone zadanie. Myślę, że po raz trzeci powiem ja. Koniec, przy czym dziękuję wszystkim Państwu za przybycie, za wszystkie słowa. Mam nadzieję, że trafią do Państwa radnych. Jeszcze raz dziękuję. Yeah.